Na program zaprasza Gnie Express. Tradycyjne zasady nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry, witam serdecznie państwa w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. Szanowni państwo, jestem w tej chwili w gabinecie dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach, a to nieodzowny znak, że coś szykuje e, jakieś zmiany w przepisach odnośnie kierowców e, zdawania na prawo jazdy czy też innych kursów. E, dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Panie dyrektorze, szczególnie dzisiaj przybyłem do pana z takim pytaniem, bo w ramach działalności Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego organizuje i prowadzi szkolenia, które obniżają o 6 punktów naszą pulę punktów, którą zdobyliśmy. Jak to wygląda właśnie na tą chwilę i jakie zmiany będą następować? Obecnie obowiązujące prawo pozwala wszystkim osobom posiadającym prawo jazdy i posiadającym również punkty karne na to, żeby raz na pół roku móc je zmniejszyć o 6. Dotyczy to oczywiście osób, które mają powyżej roku prawo jazdy. Także, żeby nie stracić tego prawo jazdy, bo wiemy o tym, że 24 punkty to jest taki punkt graniczny, powyżej którego niestety odbierane jest nam prawo jazdy. Jeżeli zbliżamy się do tej granicy, to warto jest obniżyć o te 6, żeby być bezpiecznym. My robimy takie kursy, kursy z udziałem psychologa transportu oraz, oraz policjanta, które pozwalają zgodnie z przepisami na zmniejszenie tej liczby. Jak długo czekamy na ten kurs? Czy też może Pan nam powiedzieć o kosztach ewentualnie takiego, takiego szkolenia? Y Koszt, koszt tego szkolenia jest równowarty 350 zł. Jest to, jest to cena, która obowiązuje w zasadzie w całej Polsce mniej więcej większość ośrodków taką, taką, taki cennik ma. My prowadzimy dwa razy w ciągu tygodnia takie kursy. Także można powiedzieć, że jesteśmy na bieżąco. Kursy te są zresztą prowadzone w sposób hybrydowy. To znaczy, jeżeli ktoś chce uczestniczyć w sposób stacjonarny, to zapraszamy go do sali. On, on uczestniczy w sali przez 6 godzin w, w ramach tego kursu. Ale osoby, które chciałyby ten kurs odbyć na przykład w domu, to mogą to zrobić zdalnie. Także dopuszczamy i taką, i taką ewentualność że jeszcze przed chwileczką, że tak powiem, widziałem statystyki, skąd te osoby po prostu są, prawda? I mnie tutaj zadziwia, że absolutnie cała Polska zgłasza się do ośrodka w suwałkach, aby taki kurs odbyć. Czym to może być ukierunkowane? No, powiem szczerze, że rzeczywiście mamy dosyć dużo zgłoszeń z całej Polski. Ja myślę, że jest to spowodowane naszą marką, renomą tego środka. Osoby, które prowadzą te kursy, potrafią to robić w bardzo fajny sposób, który jest jednocześnie też atrakcyjny, bo, można pewne wiadomości, umiejętności przedstawiać w sposób nudny, ale można też atrakcyjny. No i mamy, mamy to szczęście, dobieramy takich prowadzących, którzy potrafią to, to fajnie zrobić. I podejrzewam, że osoby, które uczestniczyły w takich kursach, sprzedają to dalej wśród swoich znajomych, że jeżeli chcecie uczestniczyć w tym, to sugerujemy, żeby to zrobić w suwałkach. I tak naprawdę to są koniec tych dobrych, Szanowni Państwo, wiadomości, bo od nowego roku prawdopodobnie nastąpi ogromna zmiana. Panie Doktorze, co to za zmiana? To prawda. W tej chwili nowelizowana jest ustawa, która zrobi kilka zmian. Te, które nas tutaj w tej chwili najbardziej interesują, dotyczą dwóch rzeczy. Po pierwsze, zmieni się taryfikator. Mandatów, do, który będzie dotykał z jednej strony punktów karnych, a z drugiej strony i wysokości pieniężnych kar. I, I tak, o ile do tej pory maksymalnie mogli, mogliśmy stracić 10 punktów przy jeździe, za jednym zamachem, to można być wspólnie liczone te punkty, o tyle teraz będzie to 15. Druga zmiana. Polega na tym, że o ile te punkty były liczone w skali roku, o tyle teraz te 24 punkty graniczne będą liczone w skali dwóch lat. To jest z jednej strony. Z drugiej strony będzie podwyżka mandatów i to dosyć znacząca, bo, bo kwoty. Kwoty, które do tej pory były maksymalnie 500 zł, zostaną podniesione do 1,5 tysiąca i do 3 nawet tysięcy za skrajne, skrajne z błędy, które się popełniamy na drogach. To jest jeden obszar zmian. Innym z obszarów zmian jest to, że planowane jest zniesienie kursów, które zmniejszają punkty karne. I to jest, Szanowni Państwo, ta zła wiadomość, gdzie tutaj właśnie chętnych na, zniesie, na te kursy obniżające poziom punktów karnych na swoim koncie właśnie zostanie po prostu zniesiony. I tutaj tak naprawdę zostało dwa miesiące dla wszystkich chętnych, aby zapisać się i ten kurs przejść. Tak, ja sądzę, bo oczywiście póki ustawa jest w Sejmie, to ona się jeszcze może zmienić. Ale na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że wygląda na to, że, od, że do 1 stycznia te kursy będą prowadzone i będzie możliwość jeszcze zdjęcia tak zwanego punktów karnych, po 1 stycznia być może już tej możliwości nie będzie. Czyli ja zapraszam do naszego środka i do tego, żeby. Dla bezpieczeństwa własnego, szczególnie dotyczy to osób, które często korzystają z samochodów, z pojazdów, no, żeby jednak to, to prawko mieć i się posługiwać tymi pojazdami. Szczególnie zawodowi kierowcy po prostu. Tak, szczególnie tak, bo yy, zobaczmy, że mamy bardzo dużą grupę osób, która, która żyje z transportu, jeżdżąc po naszych drogach, czy to ciężarówkami, czy też samochodami dostawczymi lub osobowymi. Panie Dyrektorze, kolejna sprawa, kolejne pytanie. Yy, natknąłem się, w, w, czytając jakieś wiadomości, że problem jest z zapisywaniem się na, kur na egzamin państwowy na prawo jazdy B czy C w innych ośrodkach w Polsce, że nie ma już terminów w tym roku. Jak to wygląda właśnie w suwałkach? No to muszę się po raz kolejny pochwalić, że, że rzeczywiście, w całej Polsce jest problem z zapisami na egzaminy. Z reguły są to terminy miesięczne, czyli można zapisać się na egzamin dopiero za miesiąc i to na wszystkie kategorie. W przypadku nawet niektórych kategorii ten okres się wydłuża. W naszym przypadku, w przypadku WORDu, w suwałkach mamy to tak rozwiązane, że u nas czeka się na egzamin praktycznie 1-2 dni. To z jednej strony. A z drugiej strony, jeżeli już chwalimy, to też pochwalmy się kolejnym faktem, a mianowicie zdawalnością. Zdawalność w naszym ośrodku jest jedna z najwyższych w Polsce. To jest, jesteśmy na drugim. Trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi o zdawalności. I zdawalność na kategorię B, czyli na samochód osobowy, to jest 44%, powyżej 44%. Na samochód ciężarowy, czyli popularne C, mamy zdawalność 71%. To jest bardzo ładna zdawalność, bardzo wysoka i świadcząca w dużej mierze. W mojej ocenie, z takich rzeczy jak przygotowanie kursantów przez instruktorów, bo to jest podstawa, ale również przyjazna komunikacja, jaką mamy w mieście, i jeszcze jedna rzecz bardzo, bardzo istotna, a mianowicie egzaminatorzy potrafią zminimalizować stres, jaki występuje w czasie egzaminów. I to zminimalizowanie stresu też powoduje, że ta zdawalność jest lepsza niż w innych ośrodkach. No to tylko tak naprawdę pan dyrektor się pochwalił i jest czym. Także zachęcamy do zdawania, do przystępowania do egzaminów na wszelkie kategorie właśnie w Suwałkach. Również osoby z dalszej odległości. To też jest prawdą, bo mamy, mamy osoby, które przyjeżdżają do nas z Warszawy, z Trójmiasta, z Bydgoszczy yy, i... Zapraszamy je życzliwie, bo to są klienci. Jak każdy klient, traktujemy ich życzliwością i uwagą. I jak powiedziałem, staramy się wszystkim umożliwić bezstresowe zdawanie tych egzaminów. Bo stres jest kluczowy w takich, w takich państwowych egzaminach, i tak jak pan powiedział, oczywiście wielka zasługa dobrze przygotowanych kursantów przez, przez instytucje szkoleniowe, ale też i tak jak pan wspomniał, łatwe miasto, czyli też odchodzą chociażby te tramwaje, gdzie w dużych miastach pewien problem na pewno z, przysparzają właśnie zdającym. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo mi Państwo, podsumowując dzisiejsze wiadomości, które otrzymaliśmy, no, się duże zmiany od nowego roku. Częściowo już <coughs> dotyczące mandatów planowane są od 1 grudnia, choć nie do końca jeszcze wiadomo, czy to wszystko wyjdzie. No, ale musimy być na bieżąco ze, ze wszystkimi zmianami, które, które następują i które dotyczą tak naprawdę nas wszystkich, kierowców, kierujących. Także dziękuję serdecznie Państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień.